dzisiejszym odcinku Mani Nauki moim gościem jest dr Krzysztof Maj z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzień dobry, Krzysztofie. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Krzysztofie, dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o bardzo ciekawych tematach, które ci towarzyszą w pracy zawodowej i w świecie akademickim. Zacznijmy od tego, czym się zajmujesz i zacznijmy od takich bardzo szerokich pojęć jak wirtualna rzeczywistość czy nawet cyfrowe zabawy, do których przejdziemy za chwilę. Powiedz mniej więcej i wprowadź nas w ten temat, bo to jest temat twoich też badań i zainteresowań. Mam zwykle przekorną odpowiedź na to pytanie, to znaczy, że zajmuję się światami, których nie ma i wszystkim, co nie istnieje, a to z tego względu, że mamy w kulturze takie wyobrażenie, które pokutuje, mam wrażenie, że jeżeli warto się czymś zajmować w sztuce i w działalności artystycznej, to właśnie tym, co istnieje, tym, co otacza nas w świecie i tym, co jest wokół nas i tym, co komentuje w jakiś sposób rzeczywistość społeczną, a tymczasem zapomina się, że światy wyobrażone, światy fantastyczne robią właśnie to samo. To znaczy też komentują rzeczywistość społeczną, tylko że używają do tego trochę innych narzędzi, właśnie światotwórczych. Wytwarzają mianowicie nowe światy, wytwarzają nowe realności, nowe rzeczywistości. I światy wirtualne czy światy augmentowane, rzeczywistość rozszerzona oczywiście wpisuje się dokładnie w ten sam trend. I to wszystko jest w spektrum moich zainteresowań, zarówno jeżeli chodzi o samo badanie nad tym, w jaki sposób powstają światy w grach komputerowych, co jest teraz przedmiotem mojej habilitacji, jak i było częściowo przedmiotem doktoratu, ale również tym, w jaki sposób powstają światy fantastyczne, bo okazuje się, że jest bardzo dużo podobieństw między tym, w jaki sposób chociażby James Cameron tworzy awatara i tym, w jaki sposób projektuje się świat Cyberpunka 2077 CD Projektu Red, o którym wspominam skądinąd we Free Innovation Predictions Book, która wyszła dosłownie dwa dni temu dzięki inicjatywie Free Innovation. Więc jeżeli chodzi o moją pracę na Akademii Górniczo-Hutniczej, to ona właśnie koncentruje się wokół tego, jest o tyle pracą marzeń, że w dużej części na niektórych z moich przedmiotów projektujemy razem ze studentami wyobrażone światy, dbamy o to, żeby one były spójne i sprawdzamy, co za pomocą tych światów możemy opowiedzieć i przedstawić. To tak w bardzo dużym skrócie. Zawsze ciekawią mnie styczności interdyscyplinarnych przestrzeni i jak sobie wyobrażam, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, mówisz mi wirtualna rzeczywistość, mamy w tle uczelnię, która jest bardzo specjalistyczna w zakresie między innymi aspektów okołoprogramistycznych, robotycznych. Powiedz mi, jak połączyć te dwie przestrzenie, czy z jednej strony aspekt społeczny, humanistyczny, z drugiej strony te bardzo ścisłe i techniczne materie, które dotyczą na przykład tworzenia gier i programowania gier. To jest o tyle ciekawy problem, że mam wrażenie, że wciąż to się rozwija na naszym wydziale, to znaczy jednym z takich przejawów tej interdyscyplinarności był kierunek informatyka społeczna właśnie, na którym mam część zajęć i wyraża się to generalnie w tym, że staramy się ten aspekt techniczny, on oczywiście nie jest umniejszony, ale on jest raczej uzupełniany o pewne elementy. Bardzo dobry przykład i konkretny, żeby nie iść w jakieś przestrzory teoretyczne, wiąże się z grami wideo. Mianowicie zwykle większość studiów w Polsce, która dotyczy gier wideo, koncentruje się na tym, jak to technicznie zaprojektować, jakie tekstury nałożyć, w jakim silniku zamodelować, jak zakodować itd., itd. Natomiast jak pokazują na przykład właśnie nowo wydawane tytuły, bardzo często osiągają one gorszy sukces albo nie tak wielki jak tytuły uwielbiane przez graczy, właśnie z tego względu, że nie zostały na przykład dobrze opowiedziane, albo że świat nie miał głębi, albo że nie był wystarczająco złożony i nie oferował aktywności narracyjnych, które by sprawiały, że właśnie odczuwamy, że ten świat ma coś więcej do zaoferowania, że jest realny. No co to znaczy, że świat jest rzeczywisty? To jest bardzo ciężkie pytanie, bo nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, że świat jest rzeczywisty tylko dlatego, że na przykład dotkniemy jakiejś powierzchni, czujemy, że ona jest fizyczna. Bo Australii prawdopodobnie nikt w Polsce, kto nie jechał do Australii, nie miał okazji w ten sposób dotknąć, a jednak nie wątpimy w jej istnienie. I dobrze zaprojektowany świat to właśnie taki, który będzie wykorzystywał bardzo dużo, wiele różnych sygnałów,
do tego, żeby komunikować swoją realność. No i to nie jest coś, co zaadresujemy na kursie z informatyki albo programowania, bo nie ma po prostu na to czasu. A większość studiów projektujących gry wideo właśnie paradoksalnie nie szuka osób, które są monodyscyplinarne po kierunkach informatycznych wyłącznie albo po kierunkach artystycznych wyłącznie, tylko szukają multiinstrumentalistów, kogoś, kto potrafi napisać krótką fabułkę, ale równocześnie coś zamodelować w silniku, albo zaprogramować jakieś wydarzenie, albo wreszcie zaprojektować grafikę koncepcyjną. I o tym się bardzo rzadko studentom mówi, co mam wrażenie się odbywa z krzywdą dla nich, bo wyobrażam sobie, że bardzo dużo dzisiaj studentów zapisuje się na informatykę myśląc, o, będę projektował gry komputerowe. Tymczasem nic bardziej mylnego. Oczywiście nie twierdzę, że zapisanie się do nas na zajęcia jest gwarantem przyjęcia do branży, aczkolwiek lubię powtarzać, zachęcamy. Ale zachęcamy. Lubię powtarzać, że Marcin Blacha, lead designer CD Projektu Red, nieprzypadkowo jest po polonistyce, więc coś w tym jest. Natomiast fakt faktem, że Wydział Humanistyczny jest o tyle dobrą przestrzenią, że jesteśmy w stanie dzięki kontaktom właśnie z wydziałami technicznymi szybko skonsultować pewne rzeczy albo właśnie zadbać o to, żeby przedmiot był bardziej interdyscyplinarny, żeby był jednak poinformowany technologicznie, a nie tylko i wyłącznie oferował to, czego można się spodziewać po typowym wydziale humanistycznym. Szybko dopowiem, że u mnie osobiście takim przykładem jest chociażby to, że jak studenci mają przedmiot światotwórstwo w grach komputerowych, jest część teoretyczna, ale jest też część praktyczna i w części praktycznej projektują tak zwany game design document, który jest podstawą zaprojektowania cyfrowego świata i to jest o tyle ciekawe, że jeżeli spotkają się tam, bo to jest przedmiot obieralny ogólnoagiechowski, ludzie z wydziałów, nie wiem, geologii chociażby, nie wiem, odlewnictwa i robotyki, to każdy z nich wniesie do projektu tego świata coś innego. Miałem kiedyś paru fizyków w grupie i oni zadbali o to, żeby nowa planeta, która została zaprojektowana w fikcyjnym świecie, była idealnie opisana pod względem astrofizycznym. I nawet próbowano adresować tam, z kolei geologowie kiedyś zaprojektowali planetę, która była w całości ze szkła i wyliczali, jaka musi być twardość tego szkła, żeby to wszystko się zgrywało. Fantastycznie. To są przepiękne eksperymenty myślowe, które właśnie pokazują, że humanistyka to nie jest tylko i wyłącznie język i kultura, ale to jest właśnie taka umiejętność wszechstronnego myślenia. Krzysztofie, powiedz mi, czy ja dobrze rozumiem, że na tych zajęciach, na których masz między innymi programistów, to musisz starać się ich uwrażliwić, pokazać im nowe konteksty bardzo humanistyczne i bardzo społeczne? Trochę tak jest, ale powiem ci szczerze, zły to ptak wprawdzie, co by własne gniazdo kala, ale muszę wyznać, że bardzo dobrze mi się pracuje z przedstawicielami nauk ścisłych, także właśnie dlatego, że oni najczęściej mają już tę bazową erudycję w literaturze fantasy czy science fiction, czasami częściej niż studenci Wydziału Humanistycznego, chociaż oczywiście nie jest to regułą. Natomiast to bardzo pomaga, od razu powiem. I wcale nie jest tak, że trzeba ich jakoś przesadnie uwrażliwiać. Bardzo często właśnie oni mają już tę bardzo rozległą wiedzę z różnych, nie wiem, powieści, czy filmów, czy seriali, czy gier wideo o tematyce fantastycznej i pewne rzeczy są prostsze do wytłumaczenia. O wiele trudniejsze są kwestie na przykład związane z tym, żeby przekonać i wyjaśnić, że właśnie programowanie to nie jest jedyna rzecz, która jest potrzebna w branży. Na coś miny się zwykle wydłużają, ale tak faktycznie jest. Oczywiście jeszcze jest druga złośliwa uwaga, którą lubię powtarzać, to znaczy programowania jesteśmy w stanie nauczyć się w rok, dwa. Natomiast kwestii związanych z na przykład znajomością ogólną nurtów fantastycznych, to w rok, dwa ciężko to nadrobić. Jeżeli tak jest, że na studiach takich, czy na wydziałach takich jak Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej pojawiają się przedmioty skupione na grach komputerowych, to rozumiem, że ten rynek już jest tak rozbudowany, że aż w toku studiów muszą być dedykowane tej materii przedmioty. Opowiedz nam trochę więcej o rynku gier. Powiem tak, rynek gier wideo przestaje być rynkiem gier wideo. Wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale to jest z tego względu, że jak myślimy gra wideo, wyobrażamy sobie coś, co służy rozrywce. Jakieś klikadło, przyjemne, sympatyczne. Mario Bros. Tak, siadamy sobie 2 godzinki i jest. A teraz jak wyobrazimy sobie współczesny rynek gier wideo i na przykład tę dyskusję, która była wokół Cyberpunka 2077, to jest świetna gra. Siadamy do niej,
odpoczywamy, wstajemy. Oczywiście pod warunkiem, że nie mamy PS4, na którą tam gra nie działa, ale na pozostałych maszynach i konsolach już działa i w zasadzie problemu nie ma. A jednak dyskusja toczy się cały czas, ponieważ graczom brakuje świata, brakuje fabuły, brakuje zawartości fabularnej, brakuje jakichś rozgałęziających się zadań pobocznych, brakuje wreszcie możliwości wejścia do każdego budynku i odkrycia czegoś tam. To nie są tematy i rzeczy, które były w ogóle ważne w grach komputerowych 20 lat temu. Ba, część z nich nie była nawet tematem 12-13 lat temu. Krótko mówiąc, mam wrażenie, że dzisiaj bardziej mamy do czynienia z wirtualnymi światami, wirtualnymi opowieściami czy narracjami niż z grami wideo. I to jest oczywiście wynik tego, że medium to w ciągu ostatnich 20 lat rozwinęło się tak szybko i tak znacząco, że jest w 100%, myślę, do zestawienia z innymi mediami, jak literatura czy film, a pamiętajmy, że literatura to już ma kilkutysięczną tradycję, a film no ponad stuletnią co najmniej. To pokazuje, jak gigantyczny jest postęp w obrębie medium i coraz mniej jesteśmy w stanie, myślę, generalizować gry wideo, bo przecież są gry wideo na telefony komórkowe, są na konsole, są na komputery stacjonarne, są na konsole przenośne i każda z nich ma inną specyfikę. Natomiast te, nie ukrywam, które mnie najbardziej interesują, to są właśnie te o największej skali, które oferują jakieś doświadczenie w świecie. Dobrym tego przykładem jest to, zawsze to lubię przywoływać, że dzisiaj w grach wideo bardzo często wydziela się jakąś przestrzeń, która jest domem albo jakąś ostoją, do której wracamy bardzo często. I to jest ciekawy mechanizm kognitywny, ponieważ okazuje się, że tak jak nasz dom, który mamy w świecie rzeczywistym, traktujemy bardzo relatywnie względem przestrzeni, jaką zamieszkujemy, no bo na przykład jak jesteśmy w hotelu na wakacjach, to przemawiamy się bardzo często, jak gdzieś wyjdziemy i mówimy, choć wróćmy już do domu, prawda? Bo dom to jest to miejsce, do którego wracamy. Tak samo w grach wideo. Pojawia się takie miejsce, do którego gracz wraca, nie wiem, zostawia tam ekwipunek albo mebluje go nawet, tak jak to było w Skyrimie chociażby, no i pojawia się problem, jak wychodzi taki cyberpunk, i takiej możliwości nie mamy. I nagle gracze to zauważają i mówią, no dobrze, ale ja tutaj nie mam domu, do którego mógłbym wracać. Tam wprawdzie jest parę mieszkań, które można kupić, ale właśnie nie można ich umeblować. No umówmy się, temat wystroju wnętrz w grach wideo to nie jest coś, co by się pojawiło kilkanaście lat temu. A teraz się pojawia, więc ewidentnie ludzie właśnie mają potrzebę tej wirtualnej przestrzeni, więc rynek się bardzo zmienił i w tym momencie ta jego złożoność sprawia, że przedstawia tak wiele wyzwań. Kilka razy wspomniałeś o cyberpunk. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej, bo już jesteśmy na etapie, kiedy ten pierwszy szum po premierze ostatniej wersji trochę ucichł. Co możesz powiedzieć, bo wiesz na pewno dużo więcej na ten temat niż ja. Gra CD Projektu Red najnowsza jest niewątpliwie dużym osiągnięciem technologicznym. Nie lubię mówić o tych błędach, które się tam pojawiały, bo błędy się zdarzają w każdej grze i są bardzo często rezultatem no, źle rozplanowanego procesu produkcji lub nacisków ze strony akcjonariuszy. To są czynniki zewnętrzne. Natomiast artyści, którzy pracowali przy grze, są niewyobrażalnie utalentowani i w zasadzie cały ten szum, który powstał, o którym wspominasz, bierze się stąd, że gracze, mam wrażenie, na całym świecie i recenzenci strasznie żałowali, że właśnie artystom nie dano więcej czasu, żeby pokazali swój kunszt, ponieważ cały ból biorący się właśnie z oceny takiej krytycznej, niełatwej cyberpunka wiąże się właśnie z tymi nadziejami na to, że można było za pomocą tej gry dokonać jeszcze większego przełomu niż ten, którego i tak dokonano. Tam jest po prostu bardzo duży potencjał i trudno się teraz wypowiadać tak w ostateczny sposób na temat tego, czym ta gra będzie, bo CD Projekt Red planuje bardzo dużo rozszerzeń fabularnych i prawdopodobnie planuje również przepracować koncepcję świata, no ale właśnie problem główny tej gry z mojej perspektywy i to jest wtedy, gdzie też case na moich zajęciach bardzo często polega na przykład na tym, że jeżeli podchodzimy do restauracji, która ma neon piękny, świetnie wymodelowany, otwarte 24 godziny na 7 dni w tygodniu, po czym podchodzimy do drzwi i drzwi są zamknięte i pojawia się na interfejsie napis zamknięte, no to nie jest to właśnie taki żywy i otwarty świat, którego moglibyśmy się spodziewać. Aczkolwiek jestem przekonany, że jeśli ktoś tego nie oczekuje, jeśli oczekuje po prostu dobrej opowieści, ponieważ fabuła jest tam opowiedziana rewelacyjnie, osadzonej w futurystycznym świecie i poruszającej bardzo odważne problemy polityczne,
polityczne, ekonomiczne, klasowe, seksualne, to nie będzie absolutnie rozczarowany, tylko raczej by wtedy trzeba było potraktować to jako swego rodzaju interaktywny film, aniżeli właśnie grę wideo o największej skali, która pozwala na swobodną eksplorację świata, na właśnie takie zadomowienie w nim, powracanie w nieskończoność, które jest charakterystyczne dla tytułów, w których gracze spędzają nie 70-80 godzin, ale 400, 1000 albo 2000, bo i takie się zdarzają. Bardzo dziękuję. Moim dzisiejszym gościem był dr Krzysztof Maj z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.